teraz już trzeba będzie oddać rzut. Minocki! Ależ! Fantastyczny! Drugie tempo. Aż zerwało się cała ławka rezerwowych tarnowskiej drużyny. Na chwilę muszą oddać rzut Kwidzynianie. Czy to będzie rzut Osobskiego? Nie! Rzucał! Pięknie rzucił! Robert Orzechowski, ależ potężna bomba pod poprzeczkę. Bezradny Łukasz Zakreta. Takie rzuty naprawdę bardzo trudno się broni. Morawski na skrzydle, dużo miejsca, ale już się ładnie ustawili. Teraz Zarzycki. Zauważ. Tutaj... Świetna ta obrona. Maurer zło. Oj, co on zrobił, ale będzie wykluczenie? Tak, wykluczenie i bramka. Ale to, co zrobił Maurer teraz, to... To szkoda gadać, proszę Państwa. Znaczy, proszę zobaczyć. Tam nie było miejsca. Znów szukał takiego swojego mocnego ataku pomiędzy dwóch, ale... Żytnikow, ale z odwrócił się od Przybylskiego. Zostawił go po prostu ogranego. Myślę, w sposób wstydliwy, proszę zobaczyć. Rafał Przybylski powinien teraz sprawdzić wiązanie w butach. Czy sznurówki wytrzymały te naprężenia? Morawski, Kowalski. Dogranie jeszcze na skrzydło, mało miejsc! No i... Co tam się wydarzyło? Znaczy, ja z tej perspektywy nie widziałem. Nie wiem, ale zobaczmy, bo... Była bramka, to czy... chyba była bramka. Jest bramka uznana, ale zobaczmy to na powtórce, bo to zdziwiło wszystkich absolutnie. No, zobaczmy, kot, no, prawie zerowy. No bramka. Jest bramka, tak, jest bramka. Potwierdzamy panom sędziom, że jest bramka, widzimy tutaj na naszych ekranach, wszystko się zgadza.